Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Jerzowski i redaktor Mateusz Lech. Dzisiaj świątecznie. Nie ukrywajmy dzisiaj moje urodziny, a więc ja świętuję. Mój syn pytał się, kiedy świętujemy? Powiedziałem, że dzisiaj, jutro. Natomiast dzisiaj jeszcze świętuję ze słuchaczami, z widzami. Dziękuję, że tak dużo osób zawitało. Ale nie tylko dzisiaj świętujemy nasz. Nasze, Jezus Nasze urodziny tak? Nasze, nie. Ty, już, ty już w ogóle jesteś ja chyba wiem, tak wypluty obok, tak, że, że w no. połowie swojego imienia i nazwiska już się, się zaciąłeś tak. Dzisiaj świętujemy moje urodziny ale również świętujemy no, kilka rzeczy, które udało się zrobić Jeżeli ktoś nas ogląda pierwszy raz no to przypominam, że w tym składzie z Mateuszem w sumie to występujemy prawie codziennie, tak, Mateusz? Chyba tam pojedyncze jakieś dni były, kiedy z jakichś powodów technicznych nie dało się, ale ani mm. żadnej większej choroby odpukać nie było, mm -hmm. ani nic złego się nie wydarzyło od lipca. Więc jeżeli tak. ktoś pisze, że tak od y, dwóch lat nasłucha, może to... się tak wydawać. Ja mam to wrażenie, to że nagrywam już od dwóch lat. lat. Ale występujemy razem od lipca. Kanał jest od, od lutego. Mhm. Od lutego. My się troszeczkę wcześniej udzielaliśmy na mediach społecznościowych. Natomiast jest y, kilka rzeczy, które w, nam się udało. Kanał cały czas się rozwija. My cały czas prosimy o te subskrypcje, no bo celem jest 100 tysięcy. Natomiast y, chcielibyśmy się pochwalić. Tak, że. Osiągnęliśmy niedawno 4 miliony wyświetleń na kanale Kremlinka Show. I to osiągnęliśmy, a właściwie Wy osiągnęliście, bo dzięki temu, że oglądacie nas regularnie, udało się rozkręcić ten kanał na tyle. Na tyle wzrastają oglądalności, że 4 miliony to już jest jakaś bardzo duża liczba. Ale to nie wszystko. Kanał rośnie na tyle dynamicznie, że najprawdopodobniej w grudniu, w samym tylko grudniu, jeżeli Wam się oczywiście nie znudzimy, jeżeli będziecie nas dalej oglądali, a my, nie wiem, odpukać, nie rozchorujemy się lub coś takiego się nie wydarzy, najprawdopodobniej będziemy w stanie osiągnąć milion wyświetleń w samym tylko grudniu. Więc od lutego do teraz 4 miliony a w samym grudniu milion, więc tu pokazuje to, jak dynamicznie się kanał rozwija, dzięki właśnie Wam, Waszemu wsparciu, oglądaniu, podawaniu, lajkowaniu i karmieniu algorytmów, bo to jest właśnie Wasza część tej pracy nad Kremlinką. Tak, no dochodzimy słuchajcie, no powoli do tych liczb, które były do tej pory zarezerwowane do tak naprawdę 4 Czterokrotnie większych kanałów, tak z czterokrotnie, czy z pięciokrotnie, czy z sześciokrotnie nawet, większą ilością subskrybentów, Mateusz mówi, że w grudniu będzie milion. Jeżeli patrzymy na ostatnie 30 dni, no to mamy ponad milion. Tak. Ponad milion wyświetleń, około 150 tysięcy unikalnych użytkowników. Jeżeli ktoś ogląda na. Tablecie syna, komputerze mamy. No to są różni użytkownicy. Natomiast często nas się pytaliście, że ktoś tam mówił, nie, no nie macie tyle. YouTube pokazuje 150 mniej więcej tysięcy unikalnych wyświetleń. Mhm. No i jak patrzymy, no to wygląda to. Nas cieszy, że wygląda coraz lepiej. Natomiast co chyba najbardziej cieszy, to liczba patronów i osób wspierających. Tutaj z miesiąca na miesiąc społeczność Kremlinki się rozrasta. Część osób czuje się wręcz dumna z tego, że nas ogląda, że dostaje rzetelne informacje. I zdajemy sobie sprawę, że no tak jest nasza Jezus, takie poważne słowo. Misja, tak, żeby dawać informacje, które są wiarygodne, które są sprawdzone. I ostatnio, chyba tego, coraz bardziej. Coraz więcej czujemy, bo w ostatnim miesiącu był dosyć mocny atak przeprowadzony na nas, szczególnie na mnie. Było podszywanie się pod moją osobą, to, to, to o tym jak gdyby mówiliśmy, jak to wyglądało. Wydaliśmy oświadczenie, na ten moment te elementy ucichły, no, pojawiają się takie jakieś tam, życzenie śmierci, takie... Takie delikatne. No to nie. mi z kolei, tak. No akurat tak, Mateuszowi życzą tak, żeby się tam położył w ukraińskiej tak, trumnie. Mhm. Natomiast my to zgłaszamy, tak, a więc nie, nie martwcie się o nas. My zgłaszamy na bieżąco jakiekolwiek rzeczy, czy do, na policję, czy do prokuratury, w zależności gdzie to się kwalifikuje. Czasami ludzie się też wycofują, a więc to nie jest zawsze tak, że to jest jakiś atak ze strony Rosyjski służb, no czasami po prostu ktoś jest. Uff. Tak tak? tak, tak. Zanim przejdziemy dalej, bo powiedziałeś o tej dużej wspólnocie, ja chciałem Wam pokazać, jak duża to jest wspólnota i przygotowaliśmy dzisiaj, spisywaliśmy te nazwiska aktywnych, wspierających i patronów. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś niechcący pominęliśmy. Wydaje nam się, że nie. Jeżeli by coś takiego się wydarzyło, to najmocniej przepraszamy, ale spójrzcie, lista patronów, czyli was wszystkich, którzy nas dopingują finansowo do tego, abyśmy nagrywali i szukali tych informacji, ale to jest nie wszystko, gdyż to jest liczba osób, które wspierają nas na patronite, ale one nie są. Anonimowe? Tak, bo to tam było chyba zaznacz, czy chcesz tak. anonimową. Więc my tych osób, które zaznaczyły, jeżeli was nie ma tam, to po prostu zaznaczyliście, że anonimowo chcecie wpłacić, więc ja nie Być może pomógłby, waszych bo My tego danych. nie wiemy, tak. Mhm. Ale dlatego też najprawdopodobniej nie jesteście na tej liście. A tu jest liczba osób wspierających nasz kanał na YouTubie poprzez właśnie, yy, tam się nazywa to fan kremlinki chyba, czy coś takiego. I opiekun. E, I opiekun kremlinki, więc wszystkie osoby, które kiedyś to zaznaczyły i jest to aktywne, no to jesteście tutaj. Wiadomo, to są e, kwoty raz mniejsze, raz większe, one się zaczynają od chyba 5 złotych czy 10 złotych. Musisz odrobić tą lekcję. E, no, 10 złotych dla. 10 no właśnie, budyjsku, tak mi się wydaje. O nie, mówię o najtań. YouTubie, bo, bo akurat tego ten. O Patronajcie wiem. Więc e, więc tak. No, jest Was dużo, jest nas niezmiernie miło, że y, wspieracie, że nie nudzicie się. No i dzięki temu mamy siłę to nagrywać. Tak, i też widzimy jedną rzecz, która nas cieszy, że coraz więcej osób i mediów powołuje się na nasze materiały, jesteśmy cytowani. Mhm. Nasze, nieskromnie mówiąc, prognozy czasami się sprawdzają. Jest to oczywiście fajne, natomiast jest to powtarzalne. Z czego wynika to, jeżeli ktoś ogląda, to rozumie. No, my analizujemy, śledzimy nie tylko te media rosyjskie, jak i też wypowiedzi rosyjskich ekspertów. Ja nie mówię o ekspertach, którzy są od wszystkiego, tylko najczęściej są eksperci ekonomii. W Rosji tych wypowiedzi, co ciekawe, jest coraz więcej. Te osoby, co albo się nie boją tego mówić, Albo już nie można tego zakłamać. Albo wiesz, też na szali to mają coraz swoją. jest to ukryć też, tak? No bo mhm. to są jakby też dwie strony. Są też eksperci, którzy są poza Rosją, a są Rosjaninami, i oni też to publikują. A więc do tych informacji można dotrzeć. Na przykład o wiele łatwiej niż na, przykład na temat Białorusi, bo tam jest mało. Nawet jak jest emigracja ta białoruska, to jest mało osób, które zajmowały się ekonomią. A te osoby, które pozostały, to najczęściej bardzo mało. No, więc, no może dlatego, że po prostu Rosja jest y, większym krajem i tak y, by była. Paweł, ekonomia ja Rosji. Ja tutaj. Mhm. W 2022. Wydaje mi się, że mogło tak być, bo ja też publikowałem na Twitterze i w Biznes, ale w 2022, więc tu pewnie portal Biznes, to znaczy Ekonomia Rosji, chyba był. Co? 2022, nie. też w 2023? A Facebook? Nie, dlaczego nie? Dlatego, że przyszło mi, to mogę od razu powiedzieć: yy, Przysłali yy, z hostingu, gdzie ja to hostowałem, że wygasa tam yy, hosting, mhm. a on wygasa w styczniu. A więc sport był założony w styczniu. Mhm. A więc jeżeli czytałeś, jakieś pierwsze rzeczy mogły się pojawić faktycznie, gdzieś na początku stycznia, może koniec grudnia, tak? A więc no nie możemy mówić jeszcze o roku, tak? tak. Natomiast tak, może pod koniec samego, to tak. Dobra, to yy, yy, nie wiem, kto ma iść, yy, bo. Łukasz piwa, to Łukasz. I jeszcze reszta nie resztę, ten czem. kanał. Jeszcze Nie resztę, żeby kanał, było. Jeszcze kanał, dobrze. Nie ten kanał, ale dziękujemy, dziękujemy tutaj za wsparcie. Zawsze to jest miło, jeżeli wspieracie. No i my to bardziej odbieramy w ten sposób, że nasza społeczność się powiększa. Zresztą często za, zapraszamy was do jakiejś interaktywności. Tych interaktywności mam nadzieję, że będzie więcej. A teraz może przejdziemy do tego, na co część z was czekała, czyli pytania. Na początku od patronów, a jeżeli są osoby, które wspierają, prośba o to, żeby zadawać na czacie pytania. A jeżeli są też osoby, które nie wspierają, ale subskrybują i chcą wspierać, też mogą zadawać pytania na czacie. Natomiast na początku będą pytania od patronów. Tak. I mamy od pana Łukasza Witkowskiego. Zasypał nas pytaniami. No, nie tylko on. Tak, tak, ale to za, zacznijmy może szybko. Czy będzie przynajmniej raz w tygodniu ekonomiczny przegląd informacji z Polski. Na razie nie. Jeszcze nie jesteśmy w stanie yy, tego zrobić fizycznie. Po prostu nie, nie wyrobimy. Być może się. w przyszłym roku, bo to planujemy rozwój kanału. Nie chcemy yy -y. zbyt dużo zdradzać, żeby potem się tak, z tego nie tłumaczyć. Yy, będziemy chcieli, żeby pojawiały się nowe osoby. Niekoniecznie na wizji to jeszcze będzie dyskutowane, bo. Na ten moment nie udało nam się znaleźć prezentera ani prezenterki. Będziemy dyskutować, jak zrobić, żeby to było optymalne. Myśleliśmy jakiś czas temu na temat informacji z Polski, ale tak jak zauważyliście na Patronite, tam jest pewien próg. My tego progu w tym momencie teoretycznie jeszcze nie osiągnęliśmy, a więc jeszcze nie powinniśmy zaczynać, ale myślimy o tym. To nie jest tak, że nie myślimy, myślimy, czy to będzie raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, czy jeszcze jakoś inaczej, nie wiemy. Myślimy o tym. Tu też musicie zwrócić uwagę, że ostatnie miesiące to mieliśmy okres wyborczy, teraz formuje się nowy rząd, te wszystkie takie zawirowania ciężko, ciężko jest za tym nadążyć, a jednak, żeby robić coś o jakimś kraju, no to trzeba w tym się zagłębić. My w tym momencie jesteśmy mocno zagłębieni w Rosję. Tu następne pytanie od pana Łukasza, czy będzie przynajmniej raz w tygodniu ekonomiczny przegląd informacji z Chin? No i tu mogę zaprosić, panie Łukaszu, w niedzielę będzie o Chinach. Cały komentarz dnia taki dłuższy z analizami. Myśmy go przygotowywali przez chwilę, przygotowaliśmy wykresy i, i tak dalej, więc będzie to. E, zrobione. A jak często się będzie powtarzał? No tego nie wiemy. W zależności od tego, czy będziecie chcieli to oglądać, czy będziecie uważali, że te informacje są ważne, to wtedy będziemy to rozszerzyć. Jest, jest duża szansa ten akurat, yy, bo w mojej ocenie yy, w przypadku Rosji mamy bardzo dużo fałszywych informacji, dużo propagandy, dużo nieprawdziwych. W przypadku Chin. Bardzo zbliżona sytuacja, jeżeli chcemy coś znaleźć faktycznie, coś wiarygodnego, nie jest to proste jest dużo przedruków z chińskiej propagandy i mając jakby doświadczenie z Rosją, jak czytam te informacje, to po prostu widzę tak, że to są przedruki z jakichś mediów propagandowych. Dlatego nam będzie na pewno łatwiej. W przypadku Polski aż tak to tak nie ma, jest zupełnie inaczej. Tak, tutaj tak, mamy taki tak, misz, że tak, tak. tak powiem. Poza tym na Polsce nie ma tak spektakularnych zmian, może i nie będzie. No, to Polska takie... nie jest tak ważna, tak istotna dla świata, tak mhm. jak powiedzmy Chiny, a nawet i Rosja. Tak, no bo tak. Też nie ukrywajmy, tak. że Polska tak. jest tak. małym krajem. Czy i tu kolejne, czy odnośnie USA, no, USA. Sytuacja bardzo podobna, to też trzeba się zastanowić w, ca w cały, że tak powiem, całą gospodarkę. Rędzej będzie z Chin niż z USA, tak. mm, gdzieś mi jest bliżej. Um, Stany są bardzo specyficznym rynkiem. Mówię, Michał. Mateusz prosił, żebym się nie rozgadywał. Będę starał się. Żebyśmy jak najwięcej pytań zrobili dla was. Mhm. Kiedy rubel przekroczy 100 rubli do dolara, czy może jakieś przeczucia, czy domysły? Myśmy zrobili takie przewidywania, prawda? Do końca roku tak. zakładaliśmy, że nie będzie. Ja zakładałem, że będzie. Akurat Ty zakładaj, że nie będzie. Ja zakładałem, że, że będzie. Natomiast no to się zmienia, no bo no mamy no, nowy pomysł nawet z dzisiaj, słuchajcie, mhm. który trochę blokuje te moje przewidywania. No bo bank centralny będzie teraz mógł dowolnie blokować dowolne transakcje walutowe, a więc mhm. może dowolnie sobie w zależności co będzie potrzebował, na przykład blokować kupna blokować sprzedaży i, no i manipulować tym kursem, tak? no, powoli kurs rubla jako wolnorynkowy odchodzi w przeszłość. Po prostu i tyle. Tak. A więc trzeba Nie się używam, że pudru. to będzie ustalane gdzieś na poziomie banku centralnego, rządu Putina, jaki ma być kurs rubla. Mhm. Tu muszę powiedzieć, nie używam pudru, nie używam żadnych kosmetyków, <laughs> do malowania mam po prostu tak śliczną cerę. Ale dziękuję, że to zostało dostrzeżone. Możemy aż, dalej. Aż mnie <grywa> e, Czy kramlinka planuje powiększenie rodziny? E, ja z Pawłem nie planujemy powiększać rodziny. Natomiast e, nie wiem, czy Paweł może planuje powiększenie swojej rodziny. Z tobą nie. No okej, okay, a osobno? Bo je, osobno? ja też. no. <grywa> Ja osobno okay. też nie. Natomiast coś tak, się dzieje. Tak, na tak planujemy w tak. 2024, no bo już trzeba mówić o tym roku. W zależności też jak będziecie oglądać, no jeżeli to wszystko będzie się tak rozwijać i będziemy, myślę, że w styczniu, w lutym takie decyzje podejmować, to chcielibyśmy. Chcielibyśmy tak. mieć tutaj małego, tutaj podszyszkownika nowego i być może jeszcze czy nawet na Ten zapleczu by było oczywiście jeżeli to byłby jakiś kobiecy element ale ale się też nie upieramy nie zamykamy tutaj ale to tak jak samy... każda decyzja biznesowa musi mieć podłoża ekonomiczne więc musi być stabilizacja hmm. musi być ciągły rozrost kanału a nie regres to wtedy Wszystkie bramki są otwarte. No, trzeba zobaczyć, bo może się coś wydarzy w Rosji i, i się wszystko pozmienia. więc mhm. to też musimy brać pod uwagę. Tak. E, tutaj mamy następne słuchajcie, pytania od Łukasza. I mhm. e, to będzie krótko. Czy są może jakieś szacunki, jak polska gospodarka by się zachowała pod takimi sankcjami, jak rosyjskiej, czy byłaby szansa na wytrzymanie dwa lata? Tyle mniej więcej wytrzymała Rosja, która gospodarka bardziej odporna i wystarczalna. No i tak, nie ma takich szacunków porównywanie gospodarek Polski, Rosji no to zupełnie dwa różne światy. Polska w miarę demokra... znaczy w miarę no demokratyczny kraj, tak? No też nie mówmy, że w miarę. Ostatnio mieliśmy wybory i władza się zmieniła, nikt nie robił przewrotu wojskowego, ani nie wyprowadzał wojska na ulicę, więc można. A były takie, że... wiesz, były takie. No, gość, no bo... tak, tak, no, ale to w każdym kraju. Co, w Holandii też mówiono, że nie dopuszczą tak tej, tej części do władzy, okazało się, że dopuścili i. i... Prędzej już tam bym widział jakieś takie próby zatrzymania tego, no bo oczywiście kierunek jest niepokojący. Natomiast, wracając do Rosji, sankcje, zwróćcie uwagę, są tak naprawdę od 2023 i one w wielu elementach, my zresztą często o tym mówimy, nie są też szczelne. To jest raz. Drugi raz, chyba inny jest cel sankcji. Albo inaczej, sankcje inaczej działają niż niektórym się wydaje, tak? Czyli to jest zmniejszanie dochodów Rosji w stosunku do 2022 roku. No jeżeli zobaczymy sobie ten rok, przyszły rok oraz też y, zmniejszanie dostępności do y, technologii, to pod tym względem sankcje działają. Natomiast jeżeli ktoś się spodziewa tego, że sankcje. Przewrócą Rosję i ona uklęknie na dwa kolana i poprosi o pokój, no to pewnie się to nie wydarzy. A jeżeli Rosja przewróci się i poprosi o pokój, to sankcje będą tylko jedną, jednym z elementów. Tak? To nie będzie tak, że to sankcje spowodują, tylko problemy prawdopodobnie ekonomiczne, gospodarcze, jakieś inne rzeczy. I tutaj też często pytacie, jak, że my źle to porównujemy, bo porównujemy i dajemy tylko Rosję, a nie dajemy Ukrainy. Na temat Ukrainy my się nie wypowiadamy, nie tworzymy. Czasami tworzymy jakieś programy, ale one są jak gdyby osobne. Nigdy nie porównujemy, bo po pierwsze trzeba by patrzeć na kraje zachodnie plus Ukraina, tak. bo to mniej więcej jest taki układ. I tutaj Rosja ma dużo racji mówiąc, że walczy nie tylko z Ukrainą, ale. Krajami, które wspomagają, natomiast to nie są kraje, które są w 100% zaangażowane, bo nawet w Polsce tak no są głosy: a może już odpuśćmy, może już dajmy sobie spokój za dużo tej pomocy, nie? A więc to, mhm. to nie jest tak, że cały potencjał Polski czy potencjał Europy jest kierowany w tą wojnę. To trzeba sobie też powiedzieć jasno. Tak, następne pytanie. Paweł wspomniał dziś rano, że jest korekta na cenach ropy. Ale, czy to nie jest przypadkiem efekt dobrych danych gospodarczych z USA, zapowiedzi obniżki stóp i ogólnej euforii na rynkach? I tu w sumie. To ja mogę krótko. No. Krótko myślę. Tak, ale yy, siódmy tydzień spadków. Rynek poszukiwał korekty i poszukuje, bo czasami jest tak, że. Yy, działając na tym rynku, ma się mniej więcej już takie odczucie, że rynek już jest zmęczony tymi spadkami albo wzrostami. i tu się miało takie odczucie już to było widać na tym uralsie, który tak nie za bardzo już chciał spadać, a powinien jeszcze spaść. To było widać przy tych próbach na bręcie, że tam szły pakiety, ale tak ten rynek tak nie za bardzo mocno na to reagował. Czyli widać było tą końcówkę tak, co nie co nie oznacza, że ta korekta na przykład będzie płytka czy głęboka, tak? bo tego nie wiemy. Mhm. Wydaje się, że na ten moment też jest płytka, bo też nie ma aż takich silnych. Bo tutaj wymieniono te elementy, które są za tym, żeby ropa rosła, ale one nie są na tyle silne, żeby dać jakieś, zbyt dużo paliwa. A więc korekta, tak, ale paliwo jakieś silne do wzrostów nie, mhm. z wyjątkiem tego, o czym będziemy mówili jutro. Czyli porozumienia krajów, jeżeli chodzi o, o szczyt klimatyczny, która jest skierowana według Mateusza przeciwko Rosji. Według mnie krótkoterminowo pomoże Rosji. Zapraszamy na, na jutro. A, rano. Będziemy się kupić tam. Będziemy... Będzie... O, idzie na noże. Nie, no bez przesady. <laughs> Ale tak, mamy tu różne spojrzenia. Długoterminowo zgadzamy się, krótkoterminowo różnie może być i niestety ja obawiam się, że krótkoterminowo to pomaga Rosji, bo yy, każde yy, cięcie inwestycji w, yy, w paliwa kopalne w tym momencie, czy takie zapowiedzi nawet, powodują, że ta cena ropa, ropy dostaje taki pretekst do wzrostów. A tu sytuacja mam... wbrew pozorom nie jest jakaś taka bardzo yy, optymistyczna. Tu Albo mam pesymska, Paweł, yy, dla ciebie życzenia, ale takie są chyba troszeczkę złośliwe. Słuchaj. 100 A. lat dla Kremlinki i 200 lat dla Pawła. Czyli oznacza to, A. że wiesz, no, ostatnie 50 lat swojego życia spędzisz bez kremlinki. Tak z szybkiej matematyki, wiesz. A co ktoś może to jeszcze poprawić? To <laughs> Dobrze, ale tu jest też pytanie, bo to napisał pan Tomasz. Mhm. I Chiny mają własne realne problemy, jednak jak myślicie, jakie losy osuwające się w przepaść Rosji byłyby dla nich najbardziej na rękę? Jakby się zatrzymali na obecnym etapie, albo może jeszcze troszkę osunęli, albo jednak spadli sporo niżej, no i tam później jeszcze, czy za pomocą ufolutków cudem brnęli zbrojnie na zachód, czy Rosja, czy to by była najlepsza opcja dla Chin? To chyba też mówiliśmy wielokrotnie na ten temat no, obecna mhm. sytuacja jest sprzyjająca dla, dla Chin, Chiny nie są jakoś mocno zmartwione mhm. tym co się dzieje w Rosji najkorzystniej nowy chiński rząd rosyjski prochiński ale tak tak jak Chińczycy trochę też nieudolnie próbują, próbowali zrobić w Birmie co trochę im się odbija Korei Północnej, czy w innych częściach świata, ale jeszcze nawet bardziej, tak? Czyli taki, który byłby tylko na te Chiny zapatrzony. No to by było najlepiej, nie? Mhm. Jeżeli pytacie, czy to jest możliwe, tak, to jest możliwe. Bo łatwiej będzie następny rząd, żeby był prochiński, o tym wielokrotnie mówiłem, niż proamerykański, czy nawet proeuropejski. Okej, okay. następne pytanie. Czy produkcja chińskich elektryków w Polsce, w fabryce Izery, może zostać pokrzyżowana przez nowy rząd, który stawia na proeuropejskie relacje? Ale tu chyba Europa też kupuje chińskie samochody, więc ja, ja szczerze mówiąc nie wiem. Nie, nie widzę w związku też jak ty. Mhm, Dlaczego więc... mieliby to krzyżować? Mają, że tak powiem, na to wywalone. Nie. A w sensie mogą pokrzyżować, mogą nie pokrzyżować? Tu ciężko sobie Znaczy, spójrz. wiesz, no chyba, że jest jakieś podłoże, z jakieś, nie wiem, tak. przyjdą Amerykanie powiedzą: I zary, nie. Tej, i zery, nie. i no, nie, no, budujcie Tesle. Tylko, że Tesle budują w Chinach. No to, to tu też no, się to, to. Nie za bardzo nie. tak tutaj widzę związku. Tak. Nie, nie, nie widzimy związku, nie jesteśmy w stanie. Projekt komercyjny, wspomagany państwem, ale jednak komercyjny w jakimś tam stopniu kto miałby to pokrzyżować nie wiem Lecimy. pytanie czy komercyjnie to będzie bo my nie znamy tak nie wiemy czy to komercyjnie Aha. się będzie spinało czy nie bo to hmm. jest tak bo może jest tak. tak że powiedzmy poprzedni rząd chciał ale z punktu ekonomicznego nie ma to sensu no i wtedy się to nie wydarzy ale powie się że no Opozycja, czyli PiS obecny powie, że no nie wydarzyło się, bo właśnie ten nowy rząd pokrzyżował, tak, no ale tyle. Lecimy dalej. Myślicie, że po wojnie, jak znajdzie się kapitał na Ukrainie, to Ukraińcy pozwolą na emigrację z Rosji do swojego kraju, i to Ukraina będzie drenowała ich talenty i siłę roboczą? To jest w sumie ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo ta nienawiść może być między tymi narodami bardzo silna, aczkolwiek, jak pokazują historyczne mm, na przykład relacje między nami a Niemcami, to nie jest tak, że ludzie nie emigrowali za chlebem. Jeżeli będzie praca, język będzie ten sam, to myślę, że jest to możliwe. Znaczy, ja akurat uważam, że tak. Mhm. Że jeżeli byłyby sprzyjające okoliczności mhm. i na przykład Wyobrażamy sobie oczywiście fikcję pewną. Tak, tak. Pewnie się nie zdarzy w tej formie, ale fikcyjnie, tak? Ukraina przyjęta powiedzmy za 3 lata do Unii Europejskiej wspólna, wspólny rynek, firmy zachodnie, które się tam, kijów, Charków, tak, wszystkie tak? W Rosji nie za bardzo nie płace kilkukrotnie wyższe niż w Rosji. No to. Taki Rosjanin mówi, tak język znam, kultura podobna. W cyrylicy piszą, większość po rosyjsku mówi, szczególnie na tych wschodnich częściach. No to czemu mam? Zwłaszcza, jeżeli to, wiecie, minie, powiedzmy dekada czy dwa i tak naprawdę wyjedzie. Nie, ktoś, myślę, że ale, minie rok, ale, czekaj, ale czekaj, chodzi mi o to, że przyjedzie ktoś, kto powie, ale ja przecież byłem dzieckiem wtedy, co ja mogłem? Tak, Wiesz, O to chodzi. Prawda, mi. Tak, 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 że to, to takie, no, no jest to możliwe, no, przykłady są w historii. Jest, że... no jeżeli byłaby, wiesz, no to, to, to biznes akurat tutaj mhm. jest, jest prosty, tak. Mhm. E, mam pytanie odnośnie sankcji. Rosyjska gospodarka wytrzymała około dwa lata pod sankcjami, jakoś sobie radzą, radząc, to, to więcej chyba. już pewnie się nie utrzyma poziom y, A, życia ja. ludzi, e, taki do jakiego przywykli. Ile polska gospodarka musiałaby by pod tymi samymi sankcjami? No to, to jest do, do, nie do... mojego syna. O, to zaraz ten będziemy. Nie, on powiedział, że tylko z nim można. A za więc... A nie, no to zostawmy, tak. Twojemu synowi po programie cieszcie się tym małym świętem. Ciężko. Tak, to jest czapeczka, żeby tutaj piszecie, czy to jest tak, tak. Specjalnie mhm. kupiłem. Syn bardzo szczęśliwy. Bo niedługo jego urodziny, a więc tak i imieniny. Pytanie, dlaczego moja kamera taki śmieszny autofokus łapie? Ja chyba mam rozwiązanie na to. Słuchajcie, jako że się rozwijamy, zainwestowałem w większy monitor, który jest na ramieniu. I niestety, przez to, że on jest na ramieniu, to chyba jak opieram się łokciem, to on się troszeczkę trzęsie. A przez to łapie mi autofokus. Ja próbuję się pilnować. Ale że wiesz, że możesz pilnować... wyłączyć po prostu ten fokus w tych ustawieniach. Nie, nie wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie umiałem znaleźć okay. tego, natomiast właśnie próbowałem, kiedyś się nie umiałem znaleźć. Natomiast próbuję pamiętać o tym i opierać łokcie na krześle, ale nie zawsze mi wychodzi, zwłaszcza, że myszką operuję i pokazuję tu wam na przykład te Wasze wypowiedzi na ekranie. No, muszę coś z tym wymyśleć, no bo widzę, że pulsuje tak mi ten ekran i trochę może Was to hipnotyzować albo coś, nie, wiecie. Ten, nie wiem, jak to działa. Natomiast y, najprawdopodobniej to trzęsące się biurko. E, następne pytanie. Aha, i odnośnie tej Polski. No nie wiemy. Nie, nie jesteśmy w stanie przyjdzie. Jest to tu pytanie jeszcze z czatu. To też szybko. Mhm. Jakie rosyjskie defilady spodziewacie się 9 marca. Marca, Jest z tym marcem cały czas maja mhm. 2024. Nie wiemy. To wszystko będzie zależało od tego, co się wydarzy, czy będą jakieś sukcesy. Ja tylko przypominam, jeżeli nie oglądaliście Jaruskiego sprzed dwóch tygodni, no to wiele e, jasno i wróżek przewidziało, e, że Putin odejdzie w przyszłym roku. Więc może ta defilada będzie taka żałobna. Kto wie? Kto wie? Więc. Tu, tu, tego, no, niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zeszły rok był fatalny, rzeczywiście. Nie wiem, jakby to miało wyglądać w przyszłym, no bo tego sprzętu nowoczesnego wciąż nie ma. Nie wiemy, czy będzie. Następne pytanie: Co musiałoby wydarzyć się, aby amerykańska giełda zaliczyła duże spadki? Przy obecnych odczytach inflacji i braku eskalacji konfliktu ani na Ukrainie, ani Bliskim Wschodzie, wydaje się, że powinna tylko rosnąć lub stać w miejscu. Paweł, wydaje mi się z mojej perspektywy, że tylko i wyłącznie jakieś czarne łabędzie, żeby giełda spadła gwałtownie. Czarnie łagódź Ale w sensie, wiesz, przy obecnych odczytach w tym momencie i jeżeli no, no, ale konflikty na moment, się nie zaogniają. Na ten moment są pozytywne informacje. No. Wydaje się, że amerykańska. znaczy no inflacja spada, odczyty są dobre, no ale tak jak z kiełdą, różnie może być, tak? No kwestia mhm. też tych Chin, tak? No jeżeli tam by, no nie wiem, jakiś był... Coś złego się wydarzyło, no to wtedy tak. Mhm. I tu pan Adam pyta, czy mówimy płynie po rosyjsku na tyle, aby nagrać odcinek po rosyjsku? Nie. Ja nie. Nie wiem jak Paweł, ja nie czuję się na siłach, więc dziękuję bardzo. To jakaś propozycja? Znaczy, ja mówię po rosyjsku, ale mój rosyjski kalecza jeżeli chodzi o mówione, jeżeli chodzi o czytany, jest trochę lepiej no i to. ok, następne pytania co z aktualną sytuacją na Ukrainie co z produkcją wojenną, produkcją przemysłową PKB i eksportem i to pyta pan Rafał e, ja szczerze mówiąc nie wiem nie śledzę tego dokładnie więc nie odpowiem wam bo to nie jest tak, że my wiemy co się dzieje w każdym kraju gospodarczym na świecie e, musimy bardzo dużo czytać żeby móc nagrywać tyle programów o Rosji i niestety żeby opowiadać konkretnie nad każdym krajem, to trzeba by było troszeczkę o tym posiedzieć i poczytać, więc ja się nie czuję na ten moment kompetentny. Są na kroplówce zachodu, troszeczkę im się sytuacja poprawia w stosunku do zeszłego roku, ale tyle co wiem. Nie, nie, nie będę się wydawał w szczegóły. To słuchajcie, jest pytanie o delfiny bojowe. No niestety nie wiemy nic. Zaginęły, Wciąż nie, nie mam informacji, żeby się odnalazły. No, to było? O, a więc. Czy jest szansa dodania do waszych nagrań, wykresów, tabel. E, I tak dalej. Panie Trasat w niedzielę zapraszamy na dziewiątą. Jutro, Jutro pojutrze. Dajcie. W niedzielę zapraszamy na dziewiątą. Będą wykresy tabele Tak, ale powiedzmy też co, bo mówiliśmy o tych sukcesach, ale mm, planowaliśmy kilka rzeczy. To mhm. już teraz też przejdziemy. Planowaliśmy ten cykl inwestycyjny, który ze względu na te podszywanie fałszerstwa i cały czas tak. próbę włodzenia na moje nazwisko jakichś dodatkowych tam. Eee... No właśnie, może warto powiedzieć, dlaczego to po prostu jest w tym momencie. Powiedzieliśmy, że nie chcemy być wiązani tak z jakimś handlem, bitcoinami, jakimiś platformami handlowymi. No bo to wtedy jest łatwo powiązać, kiedy ja robię pod swoim nazwiskiem z Mateuszem. Jakiś cykl inwestycyjny, no to wtedy można powiedzieć, że a tutaj jest taki zwłaszcza. premium, i tam tak, wpłacacie, i tak, wtedy już tak, w ogóle jest, tak. będziecie bogaci. Nie tylko milion Mateusza zarobicie, ale kilka tych tak. milionów. Tak, zwłaszcza, że następne programy już by były o tak, akcjach tak. i tak dalej. To, to już z tego idzie nawet wycinać fragmenty, podkładać napisy. My pokazywalibyśmy screeny tego, co i jak robić, i niestety. No doszliśmy do wniosku, że to nie jest zbyt dobry moment, zwłaszcza jeżeli są takie ataki, może w przyszłości. Dajmy szansę też polskiej prokuraturze, policji, niech się wykażą, zobaczymy tak. jak będzie będą przebiegać śledztwa w tym momencie, w tych sprawach, zobaczmy. Tak. Dostałeś jakieś powiadomienie, bo minęło za dwa tygodnie, cokolwiek? Nie na razie nie, ale podobno jeszcze jeszcze nie, nie można pisać tego zażalenia czy coś Okej, okay. dobra. Tu piszecie, że jakbyście byli delfinem w ruskiej armii, to wykorzystalibyście okazję, aby uciec. Z jednej strony tak, ale pamiętajcie, że te delfiny były w niewoli, a więc one są przyzwyczajone jednak do tej niewoli. No i ci opiekunowie, to często no różnie to było, tak? Nie chcę mówić, że, że, tak. że to byli źli ludzie, tak. bo tego nie wiemy. Czy prawdą jest, że zasoby rosyjskiej ropy z uwagi na sankcje związane z technologiami wydobycia wyjściem z Rosji paliwowych gigantów typu Shell czy BP zaangażowanych przed wojną w projekty wydobycia z trudnych obszarów w Syberii mają w ciągu kilku lat znacząco się zmniejszyć? Oj, jakie długie pytanie. Tak, tam mieliśmy takie informacje, że no wychodzą te firmy, wyszły, technologii, know-how Rosja w tym momencie nie ma. No i to będzie utrudnione, nie będzie to, wiecie, proces w tym tygodniu jest, w przyszłym nie ma, tylko to będzie stopniowa degradacja rozłożona na następne lata, a może i dekady, bo niektóre. Tak, znaczy to jest prawda, Rosja będzie i spółki będą się do tego przystosowywać, mhm. tak jak w życiu, tak, no będą Próbowały jakoś się ratować. No jeżeli byście właścicielem byli takiej firmy, no to też byście czy podkupywali ludzi, czy podkupywali technologie. No ale, ale. Kierunek nie jest za dobry. Tak. Czy teza, że wolumen wydobycia ropy z wy, wyżej wymienionych powodów za kilka lat znacząco się zmniejszy, a tym samym bez zachodniej technologii i ogromnych nakładów, Rosja stoi w obliczu problemów utrzymania ilości ropy, jaka się wydobywa? Ja twierdzę, że tak i takie raporty czytałem. A ja twierdzę, że to zależy. Tak. Od czego zależy? Od cen. Jeżeli Unia Europejska będzie Szła w kierunku, żeby ceny ropy były coraz wyższe, to będzie pomagać Rosji. A niestety takie myślenie często towarzyszy towarzyszą z Unii Europejskiej, takich nazw. Ale jeżeli będzie troszeczkę inne myślenie, no to może się okazać, że nie. No bo co innego, jeżeli mamy cenę, powiedzmy, 50 czy 60 dolarów za baryłkę rosyjskiej ropy, a co innego, jeżeli będziemy mieli tą cenę 120 czy 130. No bo jeżeli będą wysokie ceny, to znajdą się zawsze czy inżynierowie, czy technologie pozyskane w imporcie równoległym, czy w jakiś inny sposób, że będzie łatwiej to pozyskać. Natomiast jeżeli te ceny będą niskie, no po prostu Rosja będzie miała mało pieniędzy na to, żeby, żeby mieć nakłady kapeksowe. No ale jeżeli ich nagle doprowadzimy do tego, że ceny ropy będą powyżej 100 dolarów rosyjskiej, no to damy im te pieniądze i nieważne, czy oni sprzedadzą tą ropę do Chin, Indii, Brazylii czy jakiegoś, no Brazylii akurat nie, bo tam paliwa, no ale powiedzmy właśnie diesla do Brazylii czy co innego, no po prostu to jest kwestia w dużej mierze cen. Na razie te ceny są niskie za ropę rosyjską. Dobrze. Czy ktoś w Rosji ma zamiar publikować jakiekolwiek prognozy na orientacje gospodarcze dotyczące okresu powojennego? Publikują. Nie wiem. HSL na przykład publikuje Moskiewskie. Po wojnie? Jak, jak, jakie prognozy? Tak? To możemy zrobić. To są kiedyś... bies, no tak, znaczy są bieżące, są. Tak, tak. No w sumie tak. No okay. ale to jest trochę takie wróżenie z fusów, no będzie źle, będzie źle. Ale... dlaczego? Dlatego, że trzeba będzie przestawić gospodarkę ponownie i to będzie bardzo bolesne. Dobra. Tu było, bo to było kilka pytań w jednym. Jak nastanie pokój, to czym Rosja będzie w, w czym? Rosja będzie konkurowała na rynkach światowych? W niczym poza surowcach nie. No nie z spania. tym samym, co przed wojną, czyli tak. ropa, gaz, zboża, nikie. Ale wypadły je, jej najprawdopodobniej uzbrojenia, bo co? wypadły. A nie, to wypadło na długie lata. No, tak. Bo była drugim, y, drugim eksporterem, znaczy, no, drugim mhm. dostarczycielem y, uzbrojenia, i to nie wróci. Znaczy nie wiem, mhm. czy kiedykolwiek wróci ale szybko nie wróci tutaj pytanie tak czy Rosja nie odbuduje swojego potencjału po wojnie mhm. może próbować, ale nie odbuduje no tak samo nie, nie wróci z każdym tak. miesiącem będzie inaczej z każdym miesiącem będzie coraz też trudniej a jeżeli chodzi o to no to nagle w Rosji następuje prymitywizacja gospodarki teraz a mhm. więc te towary, które będzie eksportowała w momencie zawarcia jakiegoś pokoju czy rozejmu, będą bardziej jeszcze prymitywne i prostsze niż przed, przed konfliktem. Tak, i tutaj jest pytanie dalej. Czy w 140-milionowym kraju nie stać ich na jakiegoś wystrzałowego hiciora prócz ropa, kawior i być może jakieś rodzaje alkoholi? No jak nie? No przecież mają jeszcze kobiety bardzo piękne. I to no. jest wystrzałowy hicior eksportowy. Myślę, że to będzie bardzo duży hicior eksportowy w sytuacji, gdy społeczeństwo będzie biedniało. No to kobiety te, które będą wystrzałowym hiciorem, będą eksportowane. Znaczy tam w ogóle będzie ciekawa sytuacja. Chcemy zrobić też taki odcinek na temat demografii, bo będzie sytuacja odwrotna chyba niż w Chinach, mhm. bo będzie niedobór mężczyzn. To silny. Mhm. Takich mężczyzn w tym wieku... Jak Któremu się chce jeszcze. Roz... Znaczy w moim wieku, tak? Tych pięknych i młodych, no bo dużo tych mężczyzn nie będzie ani pięknych, ani młodych, bo ich w ogóle nie będzie, ewentualnie jeżeli będą, to nie będą mieli niektórych kończyn. A więc. No będzie to ciekawe, tak? Ciekawe tak z punktu widzenia bardziej socjologicznego, a więc tutaj postaramy się też zaprosić jakiegoś gościa, który się na tym bardziej zna i może przewidzieć jak to, no bo to są takie zmiany, nie? Wiesz, yy, yy, społeczne i one tak. są bardzo ciekawe, tak? Wiesz, tak do analizy z punktu widzenia jakiegoś naukowca. Tak. I tu pytanie, czy z Arielem? Tak, rozmawiamy z Arielem. Zobaczymy, czy uda nam się zgrać terminy, bo Ariel też jest mocno zajętym człowiekiem. Ale tak, rozmawiamy, rozmawiamy. O, tu mam fajne pytanie z czatu. Od razu wrzucę. Skoro mają tak źle, to dlaczego nasi politycy, czy też prasa lansuje tezę, jakoby w Rosji było coraz lepiej? I to jest bardzo ciekawe pytanie, jeżeli ktoś obserwuje mojego Twittera, to ja w dniu wczorajszym wrzuciłem taki artykuł. Dlaczego Zachód się na to nabiera i dlaczego tak jest? Jest to lenistwo, niesprawdzania źródeł i pompowanie bardzo mocnej propagandy w różne artykuły, które są później powielane, przeklejane. Otwórzcie sobie nasze portale i zobaczcie, że bardzo często tematy ekonomiczne są przeklejane z jakiejś gazety. I to. Jest element, który się dzieje na całym świecie. Ktoś wydrukuje jakieś opracowanie, jakaś prestiżowa gazeta, a później ono idzie 50 czy 60 razy gdzieś globalnie. I wystarczy, że jednego dziennikarza czy jedną gazetę wykupi się takie, taki artykuł. No, i mamy później bardzo ładną pompę na cały świat. I to nie jest domena nas, to jest też domena Europy Zachodniej. Pojawiają się takie informacje też w Stanach, i później one są powielane. Idzie mądra głowa do telewizji, ona mówi. Później trzy kolejne mądre głowy powtarzają to, co tak mądra głowa powiedziała, i nakręca się do głuchy taki telefon. Ale pamiętasz naszą, naszą rozmowę dotyczącą Chin? Jutro będzie, mhm. zapraszamy rano o dziewiątej materiał dotyczący częściowo Chin, w niedzielę będzie większy, gdzie mówiliśmy, no to jest taki przykład, tak? Chiny nie zmieniają deficytu, ale część deficytu wyrzucają poza budżet, i już stworzyli informację, że deficyt w Chinach w przyszłym roku się zmniejszy. No? Czyli tak, praktycznie nic się nie zmienia, ale manipulując w pewien sposób danymi, powodują, że są już nagłówki, że Chińczycy zmniejszają deficyt, że y są reformy, no i takie jakieś różne y luki się pojawiają, dzięki temu, że powiedzmy odpowiednio tą informację spreparowano. A dziennikarze co robią? No robią przedruk, tak biorą kopy paste i kopiują i mówią tak, deficyt w Chinach się zmienia, z 3,8 spada na 3, ale gdzieś tam na dole jest napisane, że potem że oni obligacje wypuszczą na tę pozostałą kwotę, ale poza budżetem i już tego dziennikarze nie wychwycą i nie zauważą, nie? I tak się tak. dzieje chyba no wszędzie, tak? Tak jak powiedziałeś, to nie jest kwestia tylko Rosji. Witamy Maciek, cześć. Pojawił się kapitan na czacie, witam i tu mam jeszcze jedno bardzo fajne pytanie i to mi się podoba, wyobraźcie sobie, że jesteście Putinem, co byście zrobili na jego miejscu, żeby nie stracić władzy i żeby kraj się nie rozpadł, Pawle, masz jakiś pomysł? Ale że co? Bo nie jesteś Putinem, skup się jesteś Putinem i... Putin. Czekaj, czekaj. No. Jesteś Putinem i masz zrobić tak, żeby przeżyć, ale żeby ci się krajnie rozpadł. Jakiś pomysł. Żeby przeżyć. No to to no może tak. być krótko. No tak. No. Wiesz co, proste, no postarałbym się. No niestety to jest niebezpieczny scenariusz. Postarałbym się dociągnąć do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Przed wyborami dogadywać się, to może być złudne. Ale postarałbym Ale dożyć. Cały rok prawie. Tak, dożyć do tego listopada, i wtedy dogadać się z nowym prezydentem. Bo ten nowy prezydent to jest najlepszy moment, kiedy Rosjanie mogą się dogadać. Mhm. Nie? No bo ten nowy prezydent może powiedzieć. O jeżeli to będzie Trump, no to się mu odetnie powie. Nie, no ja tam gadałem z Putinem zobaczcie, 48 godzin załatwiłem. Jestem po prostu mistrz świata, tak? I wtedy mhm. trzeba się dogadać, pójść na ustępstwa, które chce druga strona, bo lepszej okazji nie będzie, bo potem będzie coraz trudniej. Będzie po prostu. Nie mhm. się da, dasz jakieś tam, ten Trump powie nie, tu potem. Trump nie lub będzie... ktoś inny, bo nie wiadomo, kto wygra, będzie chciał się wykazać. Więc, więc... A jeżeli będzie Biden, no to też będzie najlepsza sytuacja, no bo co? Na początku tej kadencji dogadać się, no jednak ja już odpuszczam. I dogadać się, żeby zrobić reset. Czy tak będzie? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? No, to już wynika ze specyfikacji, no bo Putin musiałby pójść na bardzo duże ustępstwa. Mhm. Ale dzięki tym ustępstwom mógłby zachować prawdopodobnie władzę i życie. Nie? Szczególnie no tak, życie. Ale tu jest drugi element, żeby się kraj nie rozpadł, nie? bo to też ustępstwa muszą być takie, żeby ten kraj też przetrwał. No właśnie, wtedy by się nie rozpadł. A jeżeli będzie trwanie w tym konflikcie, to, to szansa na hmm. rozpad i osłabienie. Bo wiesz, z każdym miesiącem Rosja się roz... osłabia. My patrzymy tylko na tą Ukrainę i na tą część, no ale patrzmy, co się dzieje w Azji Centralnej. No, gdzie wpływy Rosji topnieją w oczach, gdzie zwiększa się pozycja Chin, pozycja Turcji, pozycja Iranu. No i tu Rosja nie ma żadnej recepty prowadząc konflikt. I to jest niebezpieczne. Już się o tym mówi w Rosji, szczególnie w tych patriotycznych, tak nazwijmy nacjonalistycznych środowiskach, że następnym krajem, z którym się należy zająć, to jest Kazachstan no ale jak można się zająć, jak jeszcze tego konfliktu nie rozwiązano, no tak samo jak się mówi, że trzeba rozprawić się z Bałtykami i z Polską, no ale jak się rozprawić, jak jeszcze tego konfliktu, tak, tu też jest taki mit, tak, nas się straszy tam konfliktem z Rosją, no ale Rosja musi najpierw ten jakoś rozwiązać, albo doprowadzając do rozejmu, albo yy, nie wiem, zmieniając jakimś cudownym sposobem rząd w Kijowie, ale tak, żeby na tym kierunku miała powiedzmy jakiś przewidywalny spokój, no bo no co, teraz będzie, otwiera sobie następny front, front w Azji Centralnej, no nie, a Kazachstan i pozostałe kraje czują się już tak pewnie, no że no, no nie wygląda to dobrze. Okej, okay. mamy tu też pytanie odnośnie deficytu w Rosji w 2023, jaki, e, będzie? jaki będzie według nas? A jaki chcecie? Ja, ja chciałem właśnie powiedzieć, że w tym momencie ciężko stwierdzić, bo rolowane wydatki są do końca roku i nie wiemy, jaki no, jak, ile ujawnią tych wydatków teraz w grudniu, więc. No, w grudniu ma, yy, pamiętajcie, że teoretycznie zgodnie z tym w grudniu powinno się pojawić czwarta wszystkich wydatków na cały rok. Tyle powinno zostać zaksięgowane. Czy tyle będzie zaksięgowane? Nie wiem. Jest duża szansa. Dlaczego? Bo dzięki temu te wydatki nie zroluje się na przyszły rok. Tak. Czyli one zostaną wtedy się powie, no, ten rok zeszły, tam jakiś deficyt, ale to zeszły. W tym roku już będzie lepiej. Mm -hmm. Tak każdy tak. rząd. Tak by było... Trzymać do samego końca tego trupa w szafie, potem on wypada, ale tuż przed nowym rokiem. Tak, i to niekoniecznie trzeba ujawnić w styczniu, żeby było jasne, bo można to ujawnić w marcu czy w kwietniu, bo tam się zrobi korektę. Nie? Mm -hmm. Powiedzieć, że rok tam mały ten, a potem na... To już wielokrotnie Rosjanie robili korekty do tyłu, tak? To nie będzie pierwszy raz, Powiedzą, a że to taki błąd statystyczny, 30%. To, dzisiaj czy o tym mówiliśmy, nie? W dzisiejszym porannym celiem to... mówiliśmy, kilka miliardów dolarów tą czy w tom. Czy Rosjanie jakoś, no jak usłyszycie, powiedzmy 30 marca, tak, że Rosjanie zrobili korektę budżetu na 2023 mm -hmm. rok nawet myślę, że się nie przebije na pierwszą stronę jakiejkolwiek gazety, tak? No tak, no, no, tak no bo to nie będzie jest, spektakularne, to. tak. Widzieliście no kiedyś to. na pierwszej stronie korektę budżetową, nie, to to no, nie jest no. widział, nie? tak, nie. No. Gaśnica, tak? O, to wiecie, gaśnica, we ta... nie, no gaśnica, tak. Gaśnica, tak, ta. ale korekta budżetowa na kilka miliardów, nie, to nie jest. To nikt wie, nie wiem, miliardów, oby miliardów, tak? Tam będą, no. wiesz, dziesiątki, tak? Jeżeli tak. mówimy w dolarach. A tak. rublach tak. będą bilion. Słuchaj, wydaje mi się, że przeczytałem. Udało mi się przeczytać wszystkie komentarze na patronajcie, więc możemy. Mm -hmm. Nie, no jeszcze. Tu tak. mamy pytania, na pewno wpadały nam na czacie, więc. No teraz już patrzymy. O, coś rzuciłeś od razu. Tak, zastanawiam się, nad skalą osłabienia Rosji. Czy jest tak, że nie ma już rodziny Rosji, która w jakim stopniu. Z tego co ja rozmawiam prywatnie, to wydaje się, że wszyscy o tym mówią. Mhm. Ale w Rosji jest zawsze takie powiedzenie, że może być gorzej. I no w i wykrakali w się tak gadali, w gadali i wykrakali. <laughs> tak, tak, lubią cierpieć, tak, czyli to jest <laughs> takie, no zawsze, wiesz, zawsze może być gorzej, nie jest tak źle, mogło być, gorzej. to takie jest, takie typowe, mogłoby być gorzej, tak. Urodzenie optymistyczne. Jak jest, taki jest, nie, no ale wiesz, tak, kiedyś coś tam, a ja mówię, no a teraz, no teraz tak nie za bardzo, no ale to winny zachód, winny to, winny tamto, nie, tak. I to jest jedna rzecz, natomiast no, wszyscy odczuwają, wszyscy to odczuwają. Jeżeli ktoś wam mówi, że tam nie ma żadnych zmian, że wszystko jest super, no to po prostu kłamie. tak? A dlaczego kłamie? No różne mogą być powody. tak? Bo może się boi, bo może nie chce, e bo nie zna was, e albo też chce. Bo czasami też takie rosyjskie, tak? Bo tak, dokuc że dokuczamy, znaczy, to ja powiem, że jest dobrze. Nie? Mhm. Że no, tam nawet jakie jest źle, to ja powiem, że jest dobrze. No bo dlaczego nie? Nie, no tutaj. Dlaczego tak? tak. E... Natomiast my mówiliśmy często, 2023 rok to jeszcze nie jest ten rok, gdzie ta najbiedniejsza część odczuje. 2024 to będzie. Dlaczego? Dlatego, że kredyty ich dojadą. No i inflacja. 2023 to jest dopiero zapowiedź tego co się może wydarzyć, a więc te kwestie tam tych jaj, kuczaków, no to jest mały pikuś tego co się może pojawić dopiero. Tom, Tomek nam nasz czeski kolega tutaj bardzo aktywny jest na czacie. Pozdrawiamy w Czesi mają dużo fajnych rzeczy, ale nie mają Kremlinki. Nie ma takiego programu w Czechach, nie wiem czy widziałeś Pawle, nie ma takiego programu w Czechach jak Kremlinka. Ja słabo po Cesku. Okej. Okay. 100 lat imperatorze, tak, tu już mamy waszą długość jak najbardziej. Dlaczego pan Paweł tak mało się uśmiecha? O, no, widzisz... Ja mało się uśmiecham. No tak, jesteś. To no ja rosyjski się uśmiecham. Moment, moment. No. Ale ja wiem, pani Iwona chciałaby żebym się teraz uśmiechnął, więc się uśmiecham. Tak, tak, tak. Paweł się mało uśmiecha, bo mu się policzki męczą. Jak uśmiecha. Ma takie pyzaty i mu się wtedy tak. Skoro wrzucają te wszystkie długi w statystykę, to po co się trudzą w planowanie jakiejś kasy na to czy tamto, skoro na koszty nie zważają? No nie jest tak. No gdzieś jest. Zawsze, zawsze trzeba patrzeć na koszty. To nie jest tak, że to jest studia, studnia bez dna. E, bardzo często się pojawia to sformułowanie, że oni mają surowce, oni mają środki e, i starczy im to na nieskończoną, wiecie, no nie, no, no nie, gdyby tak znaczy było. Nie, jest takie sformułowanie takie, które mnie zawsze bardzo bawi, uh -huh. że Rosja nie potrzebuje pieniędzy, bo ma surowce. No tak, no niech się tym wyżywią, e, niech jedzą ropę. No, tak, słuchajcie, gdyby, gdyby, gdyby to były ropy, nieskończone dalej. zasoby, nieskończone surowce, to po co by było prowadzić wojnę, skoro by były nieskończone, nieskończenie bogate. Tak jak, jak... bajce, taka wiesz, manna tak, z nieba i tam. Tak, wiesz, tak, z... jedzenie za darmo. Tak, tak. Tak. Słuchajcie, ostatnio eksport ropy i gazu, ogólnie eksport rosyjski, zrównał się z polskim, więc o jakim nieskończeniu mówimy? Mała Polska, gdzieś tam po środku Europy. Tak, A, mówimy, wiesz, tak. w Europie często tak się czujemy, tacy, nie? że my tacy tak za dupie, tak. obrzeża Europy, tu Francja, Niemcy, no. tak, Włochy, tak. nie? Gdzie Polska? No i Polska ma taki eksport i import jak Rosja import większy, eksport taki sam. Kraj, który. Nie produkujemy tak ropy, gazu na eksport. Tak, no. nie, Który z, tak naprawdę no, mógłby tak jak Arabia Saudyjska z ropy yy, i yy, z gazu, tak jak Katar, ZEA, tak? Tam jakieś w Arabii mamy jakiś szejków, w Emiratach Arabskich tam najdroższe samochody i tak dalej. No mm. i mamy taką Rosję, tam też są najdroższe samochody, no ale społeczeństwo no biedne, tak? No biedne, tak, tak, tak jak chyba, no nie wiem, jakiś tam kraj, no Ukraina, to tam byli biedni, też biedni, no ale jak patrzymy. No to okazuje się, że na tej Ukrainie wiele e, tych miejscowości lepiej wyglądało niż na Rosji, patrząc, że nawet jak Rosjanie grabili. No tak, więc... no, troszeczkę mentalność była inna bliżej Zachodu. Często Ukraińcy przyjeżdżali do Polski, przyjeżdżali na Zachód, widzieli, jak można zadbać o swoje. Pracowali właśnie też w tych e, w zachodnich przedsiębiorstwach wyjeżdżając, więc no tak, inwestowali w y, swoje domostwa. Yy, co my tu mamy dalej? Kuleją ostatnio fajny cykl dający mm -hmm. inne spojrzenie. Yy, Kolacje czwartkowe. Słuchajcie, to nie jest, że to kuleje w jakiś sposób. Po prostu jest tak, że jest mnóstwo zadań do zrobienia i no, nie wyrabiamy niektórych rzeczy. A żeby nagrywać kolację, to też trzeba mieć fajnych gości, którzy będą coś wnosili i będziecie chcieli ich oglądać. A to też nie jest tak łatwo, żeby zawsze kogoś zorganizować. To są kwestie dogrania czasu wielu ludzi naraz. No nie jest to taki prosty sposób, no ale była kiedy dwa tygodnie temu w zeszłym tygodniu tak, nie było, dwa tygodnie jest temu za jakiś było. czas no. zobaczymy jak to będzie też kontynuowane. Kolację robimy akurat z Maćkiem. Mhm. Zobaczymy jacy będą yy, ci goście. Yy, goście tak bo na początku jakiś tam pomysł był inny teraz mamy inny. Zobaczymy też jak to będziecie odbierać czy też to będzie oglądane tak bo yy, ja też mam takie wrażenie, wrażenie, że w przypadku niektórych nazwisk to te kolacje są oglądane, ale w przypadku innych to nie ma tak naprawdę takiej oglądalności, nawet porównywa je Jeżeli byśmy we dwóch zrobili, tak, jakiś tak. komentarz, tak? Mhm. Więc my to też bierzemy pod uwagę, nie? E tak. I chcemy też wypracować jakiś taki model, no, który będzie i zarówno Maćka zadowala zadowalał. Jak i nas, jak i również, żeby, żeby to było popularne. No bo to, to miał być panel dyskusyjny na temat ważnych rzeczy z fajnymi gośćmi. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Tak. Natomiast nie, nie jest projekt schowany do szafy, po prostu jest. Zresztą słuchajcie, wypuszczamy w tym momencie 14-15 filmów tygodniowo. Dajcie nam żyć, naprawdę. A, i tu piszecie, y, dla nas y, najważniejsze są trzy nazwiska, te stałe. No, my możemy za siebie odpowiadać, tak jak mówię, tak. My nie robimy tego. Jeżeli to byłby nasz jedynie, to moglibyśmy jakąś tam odpowiedzialność brać. Natomiast, ponieważ on jest wspólny, no nie chcemy też za kogoś się wypowiadać. Wielokrotnie akurat y, staraliśmy się, żeby to były stałe nazwiska. Na ten moment nie udało się, żeby to były stałe nazwiska. Są cały czas jakieś nowe osoby. Zobaczymy. Tak. Macie jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli nie, to właśnie wybija godzina. Ech. I chyba trzeba z Pawła zluzować, żeby spędził swoje urodziny z synem. Nie wiem, a nie, który... syn poszedł już na piłkę, więc... a więc no ja mam to... dwie godziny. Więc... To teraz to luźno. Myślałem, że on tam czeka, żebyś ty... Nie, nie, on czekał, wiesz co, nie, on tak będzie czekał, tak, jak najbardziej, mhm. ale tak wróci z piłki, bo on strasznie mhm. dużo je, a więc tak. E, no tak. Nie tyle co ja, ja to mało je. E, dobra, teraz tak, to ja może powiem o nadchodzącym. Mamy jeszcze dwie godziny, a więc wiesz. Tak, to ja może powiem o nadchodzącym e, weekendzie. Tak, czeka. Nie, w ten weekend już. E, CEP Global jutro o dziewiątej jest już prawie gotowy e, i myślę, że będzie Was e, interesował. Jaruski również się odbędzie. Jeżeli nasze nagranie, nie wiem, nie uległo uszkodzeniu czy coś takiego, to już większość rzeczy mamy. W niedzielę la, rano o dziewiątej analiza chińskiej gospodarki, wykresy, tabele. Tak jak prosiliście, przygotowaliśmy. Natomiast są to programy czasochłonne i one nie mogą być codziennie, gdyż się to, to trwa. No i co dalej? To zobaczymy. Nie, nie rób tego. Nie. Nie. On mnie tu terroryzuje. Od, przed programem też już tak robił, a jak się to ma na słuch. Paweł, weź pod uwagę, że ludzie cię słuchają idąc z psem na spacer i właśnie może ktoś... No nie no, może ktoś się wywróci. Eee, tu nie, mamy 9 nie, nie. rano, a może w niedzielę tak o dwunastej. No my wydamy rano, ale można obejrzeć. Nie, o 9, ale o 12 możecie obejrzeć. Jak tak. najbardziej nie ma co ten, nie ma co ee, sobie A obmawiać. to jest też ciekawe pytanie, jeszcze jedno odpowiedzmy, bo to no i, jest I spowodowałeś pytanie. u Arkadiusza mikrozawał. Mam nadzieję, że jesteś siebie siebie <laughs> To u, u naszego kolegi Tomasa. Pytanie, gdzie jest według Was granica, kiedy Rosja się odwali z Ukrainy? Wojna domowa, oderwanie jakiegoś regionu w Rosji, totalny kolaps. Totalny kolaps ek ekonomiczny na pewno tak, no bo wtedy by się pogrążyli. Wojna domowa na pewno tak, bo wtedy by się pogrążyli. Oderwanie od wiem, jakiegoś nie. regionu od Rosji nie, bo to tylko by zdopingowało. Zmian... Natomiast chyba taki najprostszy, zmiana władzy, i no bo wtedy jest dla wielu taki moment dobry, bo tak, nagle przywódcy zachodni mogą powiedzieć: No ale to jest demokratyczny, nieważne kto to byłby, ale z tym złym Putinem już nie trzeba się układać, tylko można się z tym dobrym patruszewem, juniorem na przykład układać, a on przecież jest wiadomo, że Demokratyczny, no, nie. On, on ten więc... uratuje, wiesz, kury, tak. uratuje jajka, no to. Nie będzie Chiny ten. też by powiedziały, że z wielu powodów tutaj tak. To jest ten moment, tak? Kiedy się e, musi zmienić się władza w Rosji. No, ewentualnie oczywiście wojna domowa, jakieś takie ten. No bo jak będzie wojna domowa, no to. Tylko że tej wojny domowej ja nie przewiduję. Totalny kolaps ekonomiczny prędzej. Mógłbym sobie wyobrazić, że im się coś. Tak przewraca, i potem się przewraca, i potem się przewraca. Czy to nastąpi? Na pewno każdy kraj i w przypadku Rosji w tym momencie jest taki punkt krytyczny, ale gdzie on się znajduje, trudno nam stwierdzić. Na cześć dzisiaj w Moskwie pyknęło 16%. Co 16% pyknęło Bo ja nie, nie widziałem. Czyżby stopy zostały podniesione, a my przegapiliśmy? Paweł? Co? Tak. Nie, możliwe, Tak. Poczekaj. Bo miał być 15 grudnia, no ale chyba nie. Nie, na razie nie. Nie, nie widzę. 15 grudnia? Nie, nie, nie. nie. nie, nie. nie to nie, to nas wkręcić. Przynajmniej tak, tak, aż musieliśmy sprawdzić, bo. Szefowa bo... no, Banku być... Centralnego zapowiedziała, że będzie zakończenie podwyżek, więc na razie jeszcze nie. Mhm. Czekaj, kiedy mieli to, kiedy miała być tam, no, Bo już teraz ja też wkręciliście, ja zapomniałem. On miał być po święte, ale jakoś w po... grudniu miało być, tak? Ale chyba bardziej 20, 17 chyba, Paweł. Nie, no 17... czekaj. Tak, Pobremy. dobrze. 15. Dzisiaj dobrze mówią. Czyli tak? nie wkręcili nas. Bank Rosji podnosi. To o jednak. No to kurczę. 15. No tak. Czyli miałem rację. 15, dobrze. No. Ale to miałem rację. Tak. Znowu. Trzeci miesiąc z rzędu. No, trzeci miesiąc z miesiąc rzędu masz rację, 1% poszło w górę. Ale zapowiedzieli, że już koniec. Już nie a, będzie. A to koniec. ty, to jest ta niespodzianka. O, myśmy powiedzieli, że będzie niespodzianka yy, w tym. No i mhm. patrzcie. Tak, ja mu, powiem, mówiłem, że od 15, a w sumie dzisiaj zapomniałem, że bo jak robiliśmy to. A tak. nie pisali, to. Tak, tak, tak. Tu było pytanie, kiedy otworzę fabrykę krzeseł. Na razie nie otwieram, bo no, to była jakaś analogia, ale już nie pamiętam nawet, o co mi wtedy chodziło, szczerze mówiąc. No, no to mamy nowy, nowy temat, Paweł. Czy się 16%? Nie, no 16% przyzwoicie. To pasuje. 8% ma być inflacja według Putina, a teraz to 16% to idealnie. To tylko dwa razy więcej niż oficjalna inflacja. Mm -hmm. Swoją drogą to fenomen światowy, tak? Żeby mieć yy, inflację dwa razy niższą niż stopy procentowe, tak. Mm -hmm. Tak. Ee, co z kubkami? Co z nagrodami? Możemy mówić? Bo chociaż jeszcze to jest w powijakach, to może. Możemy tak... mówić. kupki będą albo nie wiemy, czy kubki, ale różnego rodzaju ee, bo pytacie się często, że chcielibyście coś zakupić z Kremlinką. Mm -hmm. Na przykład, nie wiem co. No tutaj chyba Patryk nawet wspominał, że. O jakiś. Ch chomik ee, siedzący chomika, przy. O chomika tak, nie tak. będziemy, bo ży żywych zwierząt nie będziemy, jak najbardziej. Paweł, ja tu mam projekty. Okej. Okay. Na kubeczki. Ale będziemy myśleć o różnych rzeczach, przy czym to nie będą rzeczy dostępne dla wszystkich. Tak. Tylko dla nas. I tak. dla osób, które będą aktywnie brać udział w naszych eventach, tak, które chcemy takich. organizować. Mm -hmm. tak. Też już tracimy. Chcemy, chcemy po prostu się bawić razem z wami, bo jedną część możemy was rozśmieszać, możemy was informować, możemy z wami rozmawiać tak jak teraz. A możemy się też w jakimś. Tak, tym celem nie jest zarabianie tak na widzach, tylko po prostu mieć dobry fan. Więc będziemy chcieli robić pewnie ja ruski i pojawią się ciekawe nagrody, mhm. które będzie można wygrać za różne aktywności i interakcje z prowadzącymi. Znaczy, takie online interakcje. <laughs> Czekajmy tutaj. <laughs> Zakółek interakcji. To bardzo źle zapominało. Nie, Nie Panu. takie interakcje z materiałem. Ja rozumiem, że masz urodziny, ale to już jest tak. Tak. tak no. Konkursy, o to tak nazwijmy. Tak, mhm. różne z prowadzącymi. Razem będziemy chcieli organizować. I jeżeli będzie tylko taka ochota, żebyście uczestniczyli, to będziecie mogli jakieś właśnie. Pomyśleliśmy, że fajne rzeczy. No tak. Yy, tak, ale nie, nie że chcemy od was pieniądz za to, yy, bo to nie o to chodzi, tylko bardziej, że chcemy za waszą aktywność. Yy, tak, jeżeli co, ktoś chce jakiś... Oj, aż mi czapeczka spadła <noise> z tego wrażenia, jak chce jakiś pieniądz yy, i chce nas wspierać, no to Patronite to jest to, co tak. my gdzieś tam yy, preferujemy jak najbardziej. Ewentualnie na, na YouTubie. Mhm. Natomiast no to, to chodzi nam o to, żeby mieć zabawę. A nie chcemy też iść w stronę tych doktorów, że oni mają takie sklepy i tam może kiedyś, nie wiem. No jakoś mhm. nam to nie po drodze na ten moment. Tak, tak no chyba, że zapotrzebowanie, no te chomikowe kubki będzie jakieś przeogromne. No, że wtedy to... będziemy myśleć. Wtedy także... będziemy myśleć. Zrobić no, się, tak? Tak, no, tak. Ta Cudowne centy, te kubki tak. ja, ja w ogóle chciałbym pozdrowić Macieja, który nam to po prostu wysłał, więc dziękujemy i pozdrawiamy. Kubki. Te, te chomiczki. A dziękujemy pani Maciej. Ale to nie nasz Maciej, tylko widz Maciej. Nie nasz Maciej. A nasz Maciej kupki. A, no to dziękuję mm. Maciej. Tak. Ja nawet nie widziałem to nam bez. Tak. E, no, bo to nie mieliśmy czasu dzisiaj jeszcze obgadywać. Dobra, to chyba by było. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach. I do usłyszenia jutro rano. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Miłej nocy, miłego piątku, miłego weekendu. I niedługo będziemy też jakieś rzeczy robić na święta, bo święta szykujemy dla Was niespodziankę, a więc będziecie nas mogli oglądać. Trzymajcie się, cześć. Cześć.